Dzień dobry, Sławomir Kopeć, Stampol, Opole Lubelskie. Mamy połowę lipca. To jest taki okres, kiedy rozpoczęły się już żniwa. To jest też taki okres, kiedy plantatorzy, czy też rolnicy, którzy zajmują się uprawami jagodowymi, głównie truskawki, maliny, myślą już o zakładaniu nowych plantacji. A jednym z głównych czynników, ważnych czynników dla samej gleby, dla roślin, jest przede wszystkim badanie gleby, a także dostarczenie tej glebie już na podstawie tych właśnie badań odpowiednich nawozów. Jednym z głównych i podstawowych, decydującym tak naprawdę o dostępności wszystkich składników, jest pH gleby. Jest to jedno z ważniejszych przede wszystkim badań i informacja o tym, co tak naprawdę musimy zrobić, aby ta gleba dostarczała roślinom te wiodące pierwiastki, jak azot, jak fosfor, jak magnez, jak potas. Bo tak naprawdę my sypiemy te nawozy, ale to gleba dostarcza lub blokuje dostępność danego składnika. Proszę Państwa, mnie cieszy to, że za kilka dni, w sumie z dniem 1 sierpnia, rozpocznie się program dotacji do zakupu wapna. My mieliśmy już kiedyś w historii naszego polskiego rolnictwa, przed wejściem do Unii Europejskiej, możliwość skorzystania właśnie z dotacji. I to jest bardzo ważne, bo przez te 15 lat wiele zmieniło się w naszych uprawach, ale niestety jest jedna taka smutna rzecz. W tych rzeczach, które widzimy, dostrzegamy, nowe techniki, nowy sprzęt, innowacyjne rozwiązania, jednak gleba, czyli to, co jest źródłem egzystencji każdego z nas, została dość mocno zaniedbana i zdegradowana. W roku 2004, przed wejściem do Unii Europejskiej, to był ostatni rok, kiedy mieliśmy dofinansowanie właśnie do wapna, średnie zużycie wapna w Polsce wahało się na poziomie 90, około 8 kg wapna w czystym składniku. Ale w 2010 roku, po 4 latach obecności właśnie w strukturach Unii Europejskiej, okazało się, że zeszliśmy do poziomu bardzo krytycznego, jeżeli chodzi o stosowanie wapna. Osiągnęliśmy najniższą, jaka była chyba w historii, do poziomu 33 kg wapna w czystym składniku na hektar. Dzisiaj, to znaczy w 2018 roku, pod koniec 2018 roku, te dane wynosiły na poziomie 55 kg. To jest ciągle mało, a więc to pokazuje, że nawet jeżeli dofinansowanie było i nie były to jakieś zbyt duże sumy, to jednak w jakiś sposób zachęcały rolników właśnie do wykonywania badań gleby, ale i przede wszystkim do zakupu wapna i właśnie dbanie o to, co jest istotne, czyli o pH gleby. Proszę Państwa, oczywiście są takie rzeczy, które cieszą, czyli przywrócenie dopłat do wapnowania, ale z drugiej są strony rzeczy, które smucą. Tylko ja tak się zastanawiam, czy jest to wynikiem tego, że jak zwykle przy takiej ustawie brali udział, czy też tworzyli ją ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z rolnictwem i tak samo z pobieraniem gleby i pewnymi zasadami dotyczącymi pobierania gleby, czy jest to po prostu tylko taka informacja ogólna. A chodzi mi o informację dotyczącą przede wszystkim gleby i próbki, która ma być pobierana. Przede wszystkim mamy tam informację, że próbka nie może być większa niż 4 hektary. Proszę Państwa, to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka mogłaby się stać. Ja mam nadzieję, że to zostanie wyjaśnione. Dlatego, że jeżeli my będziemy uśredniali glebę, to będą sytuacje takie, że tylko bardzo, bardzo niewielka grupa osób skorzysta z tego dofinansowania. Proszę Państwa, w ubiegłym roku ja zrobiłem na podstawie kilkuset prób glebowych w jagodnikach, w uprawach sadowniczych podsumowanie badań i ująłem także kwestię badań pod kątem pH. Dla województwa lubelskiego wyglądało to w ten sposób. Jak widzimy, jest to średnia na poziomie 5,67. Dla informacji, jeżeli chodzi o województwo lubelskie, ta średnia była nieco wyższa niż średnia krajowa. Ale my mamy możliwość także badania gleby pod kątem frakcji ilastej. Dzięki temu możemy rozróżnić, z jaką glebą mamy do czynienia. Czy z glebą bardzo lekką, lekką, średnią czy ciężką. Dzięki temu mogłem podzielić te badania
na właśnie dwie grupy. Na gleby bardzo lekkie i lekkie oraz średnie i ciężkie. Proszę Państwa, jak widać, różnica jest duża. Różnica jest duża, bo gdybyśmy przyjęli teraz tą średnią tylko dla województwa, nasze gospodarstwa nie łapią się. Proszę Państwa, kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna w tym zapisie jednej próbki do 4 hektarów, to jest taka informacja też, która mnie irytuje. Ja tutaj jestem w tej chwili na plantacjach. Mamy z jednej strony maliny, tutaj mamy kapustę, pszenica, ogórek i kukurydza. 4 hektary. 4 działki i 4 działki, ewidencyjnie każda ma swój numer, ale stanowią właśnie sumę 4 hektarów. Proszę Państwa, jeżeli byśmy teraz pobrali z tych 4 hektarów i zrobili z tego jedną próbę, to tak naprawdę, tak jak mówię, zaszkodzi to przede wszystkim glebie, bo inne wymagania ma ogórek, inne kukurydza, inne pszenica, a jeszcze inne będzie miała kapusta. I w tym momencie musimy o tym pamiętać, że jeżeli mamy 4 hektary, nawet jeżeli są to 4 działki obok siebie i suma jest 4 hektarów, ale tam są różne nasadzenia, to każda kwatera, czy to będzie malina, czy to będzie truskawka, troszkę właśnie jakiejś tam pszenicy, kawałek jakiegoś sadu, każdy ma swoje odmienne wymagania nawozowe i tu musimy zrobić oddzielną próbę. Bo jeżeli zrobimy jedną próbę, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że niestety będzie to, nie będziemy się po prostu kwalifikowali do tego programu, do dofinansowania. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące przede wszystkim, bo to też są takie pytania, kwestia dotycząca przeliczania na czysty składnik, co to jest ewentualnie reaktywność, które wapna będą się kwalifikowały, bo rzeczywiście jest sytuacja taka, że niektóre wapna nie będą się kwalifikowały do przede wszystkim otrzymania tutaj dotacji. O tym w następnych odcinkach. To był dzisiaj pierwszy krótki materiał o tym, dlaczego powinniśmy zwracać uwagę na te kwestie techniczne, bo one są bardzo ważne, dlatego że, tak jak mówiłem, jeżeli w Polsce 10% rolników wykonuje badania gleby systematycznie, a 70 czy nawet 60 prób glebowych jest obarczonych błędem z tytułu złego pobrania, to często jest tak, że później rolnik mówi, wie pan co, ale przed wapnowaniem było źle, a po wapnowaniu jest jeszcze gorzej. I to jest oczywiste, dlatego że albo będzie tego wapna za mało, jeżeli jest ta próba źle pobrana, albo będzie to za dużo. Przesuszenie, niedostępność, blokada w kierunku potasu czy wapnia. Więc to są istotne kwestie, bardzo ważne, na które musimy zwracać naprawdę uwagę. Dzisiaj dziękuję, zapraszam do subskrypcji, do polubienia strony, do udostępniania tych materiałów. Wkrótce kolejne materiały dotyczące nawożenia, jak na razie w tym momencie w odniesieniu właśnie do wapna.